Żyjmy coraz lepiej po raz 572. Mianowicie bardzo często jest tak, że ludzie i tu pewno i mężczyźni i kobiety, natomiast kobiety wydaje mi się częściej to werbalizują, no właśnie w taki sposób, o gdybym wtedy zrobiła to czy tamto, czy gdybym wtedy podjęła taką właśnie decyzję, gdybym wtedy uwierzyła w siebie, czy uwierzyła komuś, czy uwierzyła jakiejś okazji, która pojawia się w moim życiu, to oczywiście dalej moje życie dzisiaj wyglądałoby inaczej, no. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani, jest czwartek, zatem wita Was Iwona Majewska-Opiełka, Wasz psycholog biznesu. Dzisiejszy temat zmieszanymi uczuciami podejmuję, dlatego że z jednej strony jest to temat bardzo wdzięczny, bardzo taki miły do mówienia o nim, no ale wywodzi się tak naprawdę ze smuteczku, z pewnej takiej smutnej dość okoliczności. Mianowicie bardzo często jest tak, że ludzie i tu pewno i mężczyźni i kobiety, natomiast kobiety wydaje mi się częściej to werbalizują, no właśnie w taki sposób, o gdybym wtedy zrobiła to czy tamto, czy gdybym wtedy podjęła taką właśnie decyzję, gdybym wtedy uwierzyła w siebie, czy uwierzyła komuś, czy uwierzyła jakiejś okazji, która pojawia się w moim życiu, to oczywiście dalej moje życie dzisiaj wyglądałoby inaczej, no czytajmy, lepiej, inaczej, lepiej, byłabym z niego bardzo bardziej zadowolona. No i to jest ten właśnie smuteczek. Ja oczywiście nie namawiam do tego, żeby w taki sposób podchodzić do życia, żeby w ten sposób mówić, bo to nie ma najmniejszego sensu, dlatego że no tylko czujemy do siebie jakieś niekoniecznie pozytywne uczucia, mamy być może pretensje do siebie, do innych, którzy nam podpowiadali, albo na przykład jakieś wyrzuty sumienia, dlaczego żeśmy tego nie zrobili, więc nie jest to w ogóle dobry sposób na życie, nie jest to dobra reakcja na to, co nas spotyka w życiu. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co można zrobić i w jaki sposób można postępować w biznesie oczywiście, bo o to nam tutaj chodzi, żeby tak nie mówić, żeby nie było tego rodzaju powodów nawet do takiego mówienia. Gdybym wtedy, taki jest tytuł tego odcinka, na G oczywiście wiemy, że chodzi po prostu o to, żeby w tym alfabecie biznesu no, znalazły się kolejne litery. I to jest właśnie literka G, o której dzisiaj chcę, jak zwykle tutaj, bardzo konkretnie powiedzieć, co można zrobić, żeby tak nie było. I przede wszystkim odważnie podejmuj decyzję. Odważnie podejmuj decyzję, dlatego że to jest właśnie ten związek z tym, żeby w ogóle decyzję podjąć i żeby tego potem nie żałować. Te odważne decyzje to są zazwyczaj decyzje, których wymaga od nas nasz duch, nasza dusza, nasze to głębsze ja, które chce dla nas czegoś lepszego i tę szansę, to co widzi w tym momencie, postrzega jako właśnie taką. Bardzo często brak tej odwagi, brak powoduje, że tej decyzji się nie podejmuje. No i oczywiście prowadzi to właśnie do tego, że potem się żałuje, że jej się nie podejmowało. Mówi się często, i coś w tym jest, również w wymiarze takim psychologicznym i emocjonalnym, że lepiej jest podjąć decyzję i ewentualnie żałować, jeżeli już
znowu, ja nie namawiam w ogóle do żałowania, ale jeżeli już, to lepiej żałować tej decyzji, niż żałować, że się nie podjęło jakiejś decyzji, że się nie zrobiło pewnych rzeczy. To jest jakoś bardziej bolesne. Ja myślę, że to z tego powodu, że no, jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, no to była jakaś sprawczość. To jakby osłabia trochę to nasze niezadowolenie. No to jest nasza decyzja. Nasze ego tutaj też jakby pracuje na rzecz tego, żeby tak znowu za bardzo nie mieć pretensji do siebie. Natomiast kiedy nie zrobimy czegoś, no to właśnie wtedy łatwiej jest nam tutaj i silniej gdzieś mówić o tych emocjach niedobrych, żałować tego i tak dalej. Powtarzam raz jeszcze, w ogóle nie warto i to nie jest najlepsza droga. Ale co z tego, jeżeli ludzie tak robią, a kobiety robią tak bardzo często, czyli odważnie podejmuj decyzję. To się przejawia tutaj w różnych moich wypowiedziach, w tym alfabecie biznesu dla kobiet, dlatego no kobiety, weźcie to sobie proszę do serca, odważnie podejmuj decyzję. Wykorzystuj szansę, bądź na nie otwarta. Te szanse bardzo często pojawiają się w naszym życiu, fakt, że je widzimy, bo wiecie, szans jest mnóstwo dookoła, tylko to, że nagle widzimy jakąś szansę, to, że nagle widzimy, że coś się stało naszym udziałem, to często jest po prostu odpowiedź na nasze życzenia, na nasze werbalizowane w taki lub inny sposób oczekiwania, które płyną tak gdzieś tam z naszego wnętrza, z tego naszego głębszego ja, z tego ducha, z tej części energii, która się nie zmaterializowała, która nie stała się naszym ciałem, naszą formą, która podpowiada nam właśnie, to jest coś dla ciebie, tu możesz coś działać, tu możesz coś zrobić. To jest sposób na to, żebyś mogła się spełniać w biznesie, żebyś mogła, nie wiem, zarabiać lepsze pieniądze, lepiej funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. Także to jest to, żeby wykorzystuj te szanse. Bądź na nie otwarta, nie zamykaj się. Nie twórz sobie sztucznych jakichś praw, sztucznych bloków. Sprawdź je zawsze, czy one na pewno są prawdziwe, czy one ci na pewno służą, czy to naprawdę ma sens. Słuchaj serca i intuicji. Zapytaj, co ty na to, moja intuicja? Co ty na to, moje serce? Zrób sobie jakąś krótką medytację, czy jakąś krótką wizualizację, czy relaks i po zadanym pytaniu i słuchaj. Słuchaj tego naszego kobiecego połączenia z wszechświatem, dlatego że intuicja jest naprawdę bardzo istotnym elementem współpracy z wszechświatem i bardzo istotnym komponentem, jak się okazuje, trafionych decyzji, trafionych działań. Znajdziecie to i u mężczyzn, i u kobiet. Mówimy kobieca intuicja, dlatego że jest to ten pierwiastek kobiecy w każdym człowieku. Nie zastanawiaj się zbyt długo, też bardzo często o tym mówiłam. Działaj szybko. Mózg zawsze znajdzie powody, dla których nie warto czegoś robić. Jeżeli się coś odwleka, jeżeli się nie podejmuje tej decyzji zbyt długo, wgrada się zwątpienie, zaczyna nam pracować mózg, odcinamy się od intuicji, odcinamy się od tej naszej prawdy serca, tylko zaczyna działać, umownie powiedzmy sobie, rozsądek, rozum, wszystko to, co jest związane z mózgiem, który próbuje nas chronić, zatrzymać. Pamiętacie, jak nadopiekuńcza matka. Koncentruj się na tym, co masz, nie myśl o tym, czego nie zrobiłaś, czego ci brakuje i tak dalej. To też jest bardzo ważne. Przy podejmowaniu różnych decyzji i przy działaniu warto jest właśnie koncentrować się na zasobach, na tym, co mamy, na tym, co już potrafimy, na tym, co możemy wykorzystać, a niekoniecznie na tym, czego jeszcze nie mamy, czego nam brakuje i tak dalej. Ja nie mówię, że to nie jest ważne. W procesie naszego działania, po podjęciu decyzji, będziemy oczywiście dbać również o tę część, która jest nam potrzebna do lepszego funkcjonowania, ale nie w tym momencie. Teraz liczmy po prostu to, co może nam pozwolić na osiągnięcie tego sukcesu, bo to jest ten sposób, w jaki motywujemy i w jaki ustawiamy sposób swój cały psychologiczny, jakby ten zarząd do podejmowania decyzji. Szukaj pozytywów podjętej decyzji, zawsze jakieś są. To znaczy, nawet wtedy, kiedy do końca nie jesteś zadowolona, kiedy ta decyzja, którą podjęłaś, czy podjąłeś, bo
to jest również ważne dla mężczyzn, no nie spełnia tych twoich oczekiwań, twoich marzeń czy pragnień z jakiegoś powodu, szczerze, zazwyczaj z takiego powodu, że nie włączamy w to no, tyle naszej pracy i tyle naszych działań, ile naprawdę włożyć trzeba, że nie dajemy tutaj optymalnego nakładu naszych kosztów, tylko albo zbyt mało, albo zbyt dużo. Natomiast, bo jeśli mamy taką intuicyjną informację, że warto w to wejść, to znaczy, że to jest dla nas, tylko no, coś nam tutaj w tym już wykonawczym jakby aspekcie działania no nie do końca dobrze posłużyło. Ale wtedy nie koncentrujmy się na tym, co straciliśmy, czy co wydaje nam się, że straciliśmy, tylko koncentrujmy się na pozytywach, na tym, co dobrego z tego wyszło, czego się z tego nauczyłam, co jednak mam, z czym dobrym zostałam, jakie dobre doświadczenia miałam. Po prostu chodzi o to, żeby nie żałować, żeby nie mieć tego uczucia nieprzyjemnego, które nie tylko no, jest nieprzyjemne same w sobie, ale też obniża nasz poziom poczucia własnej wartości i powoduje, że potem następne, kolejne nasze działania no, pozostają pod znakiem zapytania. Jeśli masz tendencję takiego zwlekania i brakuje ci odwagi, podkreśl no, to życie, ten moment, jak do tego, takie zachowanie, do tego momentu grubą kreską. I zacznij od nowa. To znaczy, ja często to słyszę od kobiet, bo ja nie umiem podjąć decyzji, bo ja to tak zwlekam, bo ja tamto. Dziewczyno, nie mów tego, nie powtarzaj tego, nie rób afirmacji, nie rób tego przez całe życie. Jeżeli zaczynasz pracę ze sobą, jeżeli zaczynasz coś od nowa, jeżeli zaczynasz coś robić, pierwsza rzecz, przestań o tym mówić sobie, przestań o tym mówić innym. No oczywiście, że człowiek, z którym razem pracujemy, tak jak ja, no to jest tutaj jakby no, osobą, która warto, żeby wiedziała, co jest tam w duszy człowieka, z którym pracuje, więc to można zrozumieć, ale to nie jest tak, że tylko psychologowi, czy psychoterapeucie, czy komuś, z kim się pracuje nad lepszym życiem się to mówi, tylko mówi się to w ogóle generalnie ludziom, tak? Czy chcą, czy nie chcą tego słuchać, bardzo często w pierwszych słowach. Wiem to z moich szkoleń, już nie tylko z moich rozmów, ale z moich szkoleń, takich otwartych w rzeczywistości, w realu, które no bardzo często tak jest, że właśnie kobiety no, w pierwszych słowach mówią o swoich różnego rodzaju wadach, a ta jest jedną z tych słabości, które bardzo często jakby zaznaczają. Czyli podkreśl to grubą kreską. Ja jestem teraz kobietą, która słucha swojej intuicji, która słucha głosu swojego serca, idę za tym głosem, działam. Ciach, podkreślone kreską. Tak, kiedyś miałam wyzwania z decyzjami, kiedyś zwlekałam, odwlekałam i tak dalej. Od dzisiaj zaczynam inaczej. No i oczywiście staraj się na tym, żeby to było. Zawsze trzeba pracować nad poczuciem własnej wartości, jeśli dzieją się takie rzeczy. Dlatego, że jeżeli nie podejmujemy decyzji szybko i z pewnością, a potem żałujemy na przykład, z całą pewnością jest to związane z poczuciem własnej wartości. No, ja nie żałuję swoich decyzji, kompletnie jest to mi obca sprawa, ale nie żałuję też swoich decyzji, no między innymi dlatego, że przecież to ja je podjęłam, tak? I jeśli je podjęłam w tamtym momencie, to znaczy, że w tamtym momencie one były dla mnie dobre. Zawsze zresztą znajduję mnóstwo rzeczy, które te decyzje mi dały, czego się nauczyłam i tak dalej. Czasami ludzie uśmiechają się z pobłażaniem, kiedy tego słuchają, dlatego że no, jeśli się na przykład, tak jak ja w tym wypadku, mieszkając w Kanadzie, przeprowadza 3 razy. Wiadomo, że każda przeprowadzka kosztuje, wiadomo, że dzieją się różne rzeczy, każde z tych mieszkań urządzałam, w każde z tych mieszkań inwestowałam. No to oczywiście są ludzie, którzy potrafią się uśmiechać, uważając, że powinnam sobie spokojnie poczekać w pierwszym mieszkaniu na to dzisiejsze, które jest piękne, które kocham i w którym czuję się ogromnie dobrze. Ależ nie. Absolutnie nie. Co z tego, że straciłam zdaniem tych osób jakieś pieniądze, ale zyskałam mnóstwo
wiedzy, zyskałam mnóstwo radości, bo za każdym razem się cieszyłam przecież, za każdym razem było lepiej. A poza tym nie musiałam przyzwyczajać się do pewnych rzeczy i tłumaczyć sobie, że zniosę to jeszcze jakiś czas, aż będę miała takie mieszkanie, jakiego pragnę. Poznawałam przy okazji Toronto, co prawda ciągle tę samą dzielnicę i to samo miejsce, bo bardzo lubię to miejsce, ale jakby z różnych punktów, z różnych miejsc poznawałam nowych ludzi. Mnóstwo dobrych rzeczy. Pieniądze to nie wszystko, jak wiadomo. Dlatego nie można patrzeć na straty i na korzyści na takiej zasadzie. Tu pieniądze, a tu nie ma pieniędzy. To tu strata pieniędzy. No nie. Za to się kupiło inną wartość, za to się kupiło inne rzeczy. Czyli jest to bardzo ważne i żeby w taki sposób do tego podchodzić, a poczucie własnej wartości nam to ułatwia. Więc jeśli jestem tego warta. Zasługuję na to, żeby żyć w radości. Zasługuję na to, żeby mieć pewne rzeczy, które są dla mnie istotne. Dlatego praca nad poczuciem własnej wartości w tym wypadku i oczywiście w każdym innym praktycznie rzecz biorąc jest bardzo istotna. Zacznij żyć w zgodzie po tej grubej kresce. Zacznij żyć w zgodzie z tymi podpowiedziami, z tym, co proponuje nam serce. I rzecz ostatnia, zawsze bądź dla siebie dobra. Bądźmy dla siebie dobrzy. Bądźmy dla siebie dobrzy wtedy, kiedy podejmujemy decyzje, wtedy, kiedy realizujemy je, kiedy działamy, ale też wtedy, kiedy okazuje się nam, że one nie były jednak najlepsze. Że nie jesteśmy z nich zadowoleni. Znaczy, ja nie wiem, czy one nie były najlepsze. Wiecie, decyzja to jest decyzja. To, co się dzieje potem, po tej decyzji, to my to oceniamy. Czy to była dobra decyzja, czy to nie była dobra decyzja. Trudno jest powiedzieć w danym momencie i nawet podpowiedzieć komuś, jak on to może robić, żeby ta decyzja była najlepsza. Moją podpowiedzią na podejmowanie decyzji jest absolutnie prymat serca i prymat intuicji, za którym ma iść mózg, rozum, który podpowiada i ułatwia, w jaki sposób to, co serce czuje, że warto zrobić, w jaki sposób to można wykonać. Ale nikt nie da nikomu sposobu na to, żeby podjął najlepszą decyzję. A już na pewno, drogie panie i drodzy panowie, te wyliczanki za i przeciw i tak dalej kompletnie niczemu nie służą i nigdy nie doprowadzą do takiej decyzji, która byłaby naprawdę dla nas najlepsza. Nawet jeżeli w konsekwencji jesteśmy zadowoleni z tej decyzji, to proszę pamiętać, że nie wiemy, co by było, gdybyśmy podjęli inną decyzję, decyzję związaną z sercem. I tak to jest z tymi decyzjami, dlatego zawsze bądźmy dla siebie dobrzy, kiedy już oceniamy siebie i swój udział w podejmowaniu jakiejś decyzji, bo to jest inwestycja w nasze dalsze właściwe działania, a jeśli będziemy siebie krytykować, jeśli będziemy dla siebie niedobrzy i tak dalej, będziemy siebie osłabiać, będziemy osłabiać poczucie własnej wartości, będziemy osłabiać swoją decyzyjność i w związku z tym nic nie będzie lepiej. A zatem krótkie podsumowanie na koniec jak zwykle. Odważnie podejmuj decyzję, wykorzystuj szansę, bądź na nie otwarta. Słuchaj serca i intuicji, bo to jest nasze kobiece połączenie z wszechświatem. Nie zastanawiaj się zbyt długo, działaj szybko. Mózg zawsze znajdzie powody, dla których nie warto czegoś robić. Koncentruj się na tym, co masz. Nie myśl o tym, czego nie zrobiłaś, czego nie masz, czego ci jeszcze brakuje. Szukaj pozytywów w podjętej decyzji. Zawsze są jakieś. Nawet wtedy, kiedy nie jesteś całkowicie zadowolona. Jeśli masz tendencję do zwlekania i brakuje ci odwagi, podkreśl tę część życia grubą kreską i zacznij inaczej. Zacznij żyć w zgodzie z tą podpowiedzią. Pracuj nad poczuciem własnej wartości. Zawsze pracuj nad poczuciem własnej wartości. Zawsze o tym pamiętaj. Ale jeśli masz tego rodzaju tendencje, to szczególnie. Zawsze bądź dla siebie dobra. Obojętnie, jakie będą konsekwencje tej decyzji. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.
Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.